Siemanko, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie ze słonecznych Włoch, a dzisiaj wam pokażę, co mniej więcej się działo, dlaczego nie nagrywałem, bo ciężko jest, powiem wam, tu nagrywać. Ogólnie chodzi o to, że tu nie ma spotów. Wyjeżdżasz na miasto i są wąskie, strome uliczki, nic tu nie ma. Zobaczcie w ogóle, tu mam rowerek przygotowany. Ogólnie złapałem gumę w Niemczech, tak jak wiecie, a tu za cholerę nawet rowerowego nie mogłem znaleźć. Ale znaleźliśmy, udało się, dojechaliśmy i napompowałem, także teraz w ogóle cały wyjazd multitoolem się tylko posługuje i naprawdę idzie tym wszystko zrobić, nawet dętkę tym wymieniłem, bo klucz wciskałem w rant. Teraz sobie złożę rowerek, jak widzicie, i spróbujemy coś pojeździć, zobaczymy. Tu mamy taki podziemny parking, także tu można coś pojeździć, ale to dopiero wieczorkiem, bo Paulinka poszła teraz na basen, a ja nie mam statywu, zapomniałem, albo zgubiłem, nie wiem. I musimy poczekać, aż Paulinka się pokąpie, poczyta książkę, ja sobie też tam pójdę teraz podpoczywać i wieczorkiem ponagrywamy. A jak zejdzie słońce, bo tu jest strasznie gorąco, jak jest słońce, to polecimy na to miasto, ale nie te uliczki, co tu mam blisko, tylko przejdziemy się z 2 km, trzeba iść piechotą przez takie uliczki i potem traficie na centrum miasta i tam możemy sobie coś poszukać. Chociaż powiem wam, że będzie lipa ze spotami, bo jak już tam byłem, to nie umiem nic znaleźć swoimi oczami streeterowca. Naprawdę nic tu nie ma. Dobra, w każdym razie składamy teraz rower i biorę ręcznik, idę się kąpać, a później zobaczymy, czy jakieś klipy da się nagrać. Yo. Zobaczcie, jaki syf w driverze. Mamma mia. Sama ziemia. Zostało po tych dirtach niemieckich, po ostatnim vlogu. Także zaraz wam pokażę, co wymyśliłem, żeby to wyczyścić. Bo nie mam ani śrubokręta, ani szmatki. Także mamy tak, survivalowy zestaw spinki od napoju i będę brud wycierał w karton. Jak widzicie, takie uliczki mamy tutaj wszędzie dookoła. Za dużo tutaj się nie pojeździ, spotów tu nie ma w ogóle. Po drodze, jak widzicie, tylko ławka i murek to były wszystkie atrakcje streetowe z całego miasta, bo całe miasto to jest takie właśnie uliczki. Jutro będzie skatepark, jutro idziemy na skatepark, także coś tam dogramy jeszcze. I tyle. I na razie, yo!
Znaleźliśmy właśnie, jest mega ciemno, jak widzicie, ale znaleźliśmy tą super miejscówę na fotkę. Tu jest taki z drugiej strony Wallride, Polina może się przywitać, o. I spróbujemy sobie zrobić fotkę pod tą latarnią Wallride'a, także pomimo, że jak widzicie nie ma miejsca, to trzeba jakąś fotkę sobie wyhaczymy. Także walimy teraz Wallride'a tutaj na tej ścianie pod latarnią. Także fota zrobiona, jak widzicie, trochę się pomęczyliśmy, historia fajna. Paulina dobrze chwyciła zdjęcie, bo się tu uczy na bezlustrze robić. Dała wam okejkę, ale nie wiem, czy mogę ją pokazać wam. I spoko wyszła fotka, jak widzicie. Problem był taki, że rozmazywało i dużo podejść musieliśmy zrobić, ale na razie jest zrobiona. Jak widzicie, o tych uliczkach, co mówiłem, cały czas takie coś. Z przodu, z tyłu. Tam Paulinka sobie jedzie, jak widzicie, wszystko takie uliczki, ale Wallride'a pod fajną latarnią jest spoko zdjęcie, także chociaż zdjęcie dobre wyhaczyliśmy. Zobaczymy, czy w drodze powrotnej jeszcze się coś trafi, czego nie zauważyłem, chociaż wątpię, a na razie tyle, także znowu cięcie. Także jak widzicie, takie spoty znaleźliśmy po wyjściu na główną ulicę tutaj, ale tak naprawdę to jest tylko to i dalej macie drogę wydrążoną w skalę, także tam nawet rowerem nie wolno wjeżdżać. Także to chyba tyle, wracamy do hotelu, nie wiem, czy coś jeszcze będzie. Ogólnie to jeszcze patrzcie to, nie żegnam się z wami, bo już się pożegnałem, ale przytnę to. A tu widać, o patrzcie, taką dróżką przykucnę i dam was na pion mniej więcej, to zobaczycie. O, teraz mam równo kamerę, a to jest, ręką wam pokażę. To jest takie wzniesienie mniej więcej i takim czymś idziemy kilometr do góry i w ogłoszeniu o ten hotel pisało, że... A, nic nie widać, ale dobra. W ogłoszeniu o hotel pisało, że uwaga, dużo schodów i nie wiedzieliśmy, o co chodzi, a jak przyszliśmy tu, to się okazało, że musimy z ulicy na górę hotelu zadupczać kilometr z takim pionem. Paulinka to nazwała droga męki, ja to nazywam drogą Jezusa, zwał jak zwał. Mamy dużo potu do wniesienia, aż to odpaliłem tutaj aplikację, żeby mi mierzyła kalorie, bo normalnie taka droga. No i to tyle, teraz już się z wami żegnam, tego już nie przytnę. Trzymajcie się, strzała! Wow! Wow! Wow, wow, wow! Wow! Chyba wyleciał.